Tomasz Bukowski, Indicators of Normality. Propozycja nowego standardu. Wielkie brawa. Dzień dobry. Super. Wiedziałem, że będzie źle, ale nie wiedziałem, że aż tak źle. Powiedziałem organizatorom, że to jakby za karę zostaje umieszczone na koniec. Trudno. Będą śmieszne slajdy dla tych, co są. Więc zaczynając, po pierwsze nigdy nie bierzcie prezentacji od kogoś, bo możecie skończyć z dziwnym slajdem po środku. Anyway, bardzo krótki disclaimer. Ta prezentacja jest w 100% tylko i wyłącznie moją opinią, nie mojego pracodawcy, nie mojego fryzjera i ma zastosowanie wyłącznie edukacyjne i zwierzęta nie zostały skrzywdzone podczas tworzenia tych slajdów, ani wszystkiego dookoła. Dla tych, co mnie jeszcze nie znają, to generalnie nie studiowałem nic związanego z komputerami, tylko fizykę. I tam się nauczyłem takiego ciekawego podejścia, żeby sprawdzić, czy rzeczy są stabilne, to trzeba nimi potrzepać, poruszać. I jak się nie złamią albo nie rozpadną, to znaczy, że może tak bardzo źle z nimi nie jest. Mam 12 lat doświadczenia w defensywnym bezpieczeństwie, w różnego rodzaju blue teamach, jak to się teraz mówi. I od półtora roku jestem, od ponad roku, o, może jeszcze nie półtora, pracuję w red teamie, w dużym międzynarodowym banku. Jest bardzo wesoło. Generalnie od czegoś spróbuję was teraz przeprowadzić przez całą historię tego, jak doszło do tego tematu, propozycji standardu i tego, co chcę wam przedstawić. Zaczęło się od problemu supply chain ataków. Czyli jakiś czas temu pan na LinkedInie, który się tytułuje CISO IoT Cyber Security 2700-01 Lead Auditor, już LinkedIn mu zrobił trzy kropki z opisu, napisał, co jest zresztą modne cały czas na tym, że no tak, tak, tu mamy wiadomo, że automatyczne patchowanie nie jest dobrym pomysłem, no bo jak nam ktoś podstawi lewy update, to zainstalujemy lewy update na naszym środowisku. I że to ty jesteś odpowiedzialny za instalację w twojej sieci nowego software'u, no jakby super. Bardzo ciekawe w ogóle sformułowanie jak na kogoś, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jakby nie instaluj update'ów. Zamazałem to miejsce, ale część z nas, no. Dla chętnych podam źródło. Natomiast okej, no to było jedna z tych takich LinkedInowych supply chain everywhere. Każdy rok czy tam każdy okres czasu ma swoje keywordy na LinkedInie wtedy i nadal jest modny supply chain. Jak ja zaczynałem się uczyć bezpieczeństwa, to był modny honeypot, teraz to się nazywa deception. No więc po prostu to tak co parę lat rotuje. Anyway, ja postanowiłem wdać się w dyskusję w tym momencie i powiedziałem, no dobrze, no ale czy to nie jest lekko na wyrost sformułowanie, bo w jaki sposób ktoś z nas, z waszej firmy, z naszej firmy, stosując jakie narzędzia miałby się połapać, że ten update jest lewy? Szczególnie, że to nie jest update Notepad++, gdzie mamy dwa pliki, tylko to jest update jakiejś kosmicznej aplikacji, która ma, nie wiem, dziesiątki plików DLL, sam plik wykonywalny jest opasły. No i dostałem odpowiedź, całe szczęście, no, że trzeba to odpalić w sandboxie i w ogóle na środowisku testowym i tak dalej. Świetnie. Świetny strzał, milordzie. Generalnie z problemu sandboxingu, przepraszam, z problemu związanego z supply chainem, zrobiliśmy problem związany z supply chainem, ponieważ po odpaleniu, nie widziałem jeszcze w życiu, żeby kiedyś po odpaleniu czegoś na sandboxie problem się rozwiązał. Generalnie moim zdaniem przy odpaleniu tak dużej aplikacji w sandboxie to jest właśnie zdjęcie analityka, który po dwóch dniach siedzi, wpatruje się w monitor i nadal szuka, który z tych eventów na liście jest potencjalnie złośliwy. No ale dobrze, nie rozwiązaliśmy problemu. W tym momencie moja wewnętrzna korpomotywacja wpajana mi skutecznie przez miesiące dała sobie znać. I otóż nie mówi się u nas w firmie, że mamy problem, tylko mamy wyzwanie. Ja na razie nie mam wyzwania z alkoholem, no ale postanowiłem jednak zrobić coś w tej sprawie i zadać sobie pytanie, no dobrze, to w praktyce,
co mnie usatysfakcjonowałoby, jeżeli chodzi o propozycję rozwiązania tego problemu, bo śmieszkować z innych może każdy. Challenge. Na czym polega wyzwanie, nie problem? Wyzwanie polega na tym, żeby w jakiś sposób, kto może dostarczyć nam informacje o tym, jak się powinien zachowywać software? No odpowiedź jest vendor. No to zróbmy test. Zapytajmy vendora. Pytania proszę później. Zapytajmy vendora. Wersja koloryzowana, chociaż może w wielu przypadkach okazać się, że to jest po prostu rzeczywistość. Temat. Urgent request from our security department. Treść. Prosimy dostarczyć nam informację, jakie jest oczekiwane zachowanie państwa software'u. Czyli jeżeli odpalimy państwa aplikację, co się ma dziać? Co dostaniemy w odpowiedzi? To jest jakby konkurs teraz. Odpalimy, dostajemy PDF-a, gdzie na pierwszej stronie mamy logo. Na drugiej stronie mamy misję firmy. Na trzeciej stronie mamy spis treści. Na czwartej stronie, dlaczego nasz produkt jest wyjątkowy. To jest odpowiedź na ich maila. Na czwartej stronie strategia biznesowa marketingowa i w naszym innowacyjnym zachowaniu. Kwadrat Gartnera, jakby jeśli nie będzie kwadratu Gartnera, nie liczy się. Oraz strzałka, że jesteśmy tu, tak, w tym. Nie, to jakby to jest czysto hipotetyczny, tak. Na następnym jest, tak, i będzie statement, że proszę pomyśl zanim, zgubiłem się, która to jest strona już. Proszę pomyśl zanim wydrukujesz ten dokument. No i w zasadzie nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Bo może zapytaliśmy mało precyzyjnie, tak? Spróbujmy zapytać bardziej precyzyjnie. Czyli RFWD i tak dalej. Proszę dostarczcie nam listę domen i adresów IP, z którymi wasz software powinien się łączyć. Uwaga, co dostaniemy? Konkurs. Jeden obraz, milion słów. Nie. Dostaniemy to. Dostaniemy Excela. Jakby, jak ktoś się nie zgadza z tym, co wyświetliłem, to niech rzuci kamieniem. Tak, więc dostaniemy Excela, który no, może będzie faktycznie ustrukturyzowany, ale również jakoś gwałtownie nie posunie inicjatywy do przodu. A już na pewno nie będzie to zupełnie konsumowalne automatycznie, bo będziemy musieli przecież przekopiować to do, nie wiem, JSON-a, CVS-a, cokolwiek, tak? Jest 2-0 dla vendora na razie, tak? A to już druga połowa. To w jaki sposób, pytanie jest takie teraz, w jaki sposób podmiot odpowiedzialny za dostarczanie nam software'u może dostarczyć nam taką informację? W zasadzie subpytanie jest takie, co to jest behavior, czyli co to jest jakby zachowanie tego softu. No i tutaj znowu wychodzi LinkedIn na białym koniu i przecież to na pewno potrzebujemy nowego security solution, tak? Może machine learning w sandboxach, może deception w blockchainie, a może po prostu faktycznie nie potrzebujemy żadnego nowego rozwiązania bezpieczeństwa, bo mamy ich po uszy. Na pewno nie potrzebujemy nowego, nie wiem, network security, deception, EDR-u, a już na pewno nie potrzebujemy czegokolwiek, co ma gdziekolwiek w opisie blockchain albo artificial intelligence. Bo ten cały szalony software jest już dostępny, z tym, że każdy komponent, co jest w zasadzie cechą charakterystyczną rozwiązań bezpieczeństwa, nie jest w pełni skuteczny sam. Network security nie obroni nam endpointów, a endpoint security nie obroni nam ruchu sieciowego. To jest jakby naturalna rzecz, jakby fakt, z którym każdy żyje. Bardzo dużo rozwiązań jest vendor specific, czyli jakby jeden EDR ma ich magiczne regułki i sposoby wygrywania czegoś złośliwego, drugi ma swoje magiczne i swoją wspaniałość budują na tym, że się po prostu tą informacją nie dzielą. Jest bardzo duża niekonsystencja w tej samej kategorii, czyli jeżeli weźmiemy sobie na przykład endpoint protection, to rozjazd pomiędzy tym, co potrafią te rzeczy zrobić, jest straszny. I konfiguracja tych wszystkich zabawek, które mamy w serwerowni, również jest potwornie vendor specific, czyli nie mamy jednego formatu, który firewalle konsumują, tylko ten firewall konfigurujemy w taki sposób przez GUI, ten w taki sposób i tak dalej. Jest mały wyjątek od tego, niektóre rozwiązania zaczynają trawić IOC-ki i to jest wspólny format.
No ale lećmy dalej. Jak obecnie zespoły Blue Teamowe trzymają swoją konfigurację tych zabawek? Firewalli, nie wiem, Endpoint Protection, antywirusa Edera, Firewalla, Application Listing, cokolwiek. Przykład reguły firewallowe, tak? No, w jaki sposób są obecnie trzymane? No, ktoś wchodzi i wklikuje, tak? Wpisuje na firewallu do jakiegoś GUI jakieś adresy IP, to być może zbackupowane do jakiegoś pliku zip albo Bóg wie czego i to się zupełnie nie skaluje. Dalej. Być może te rzeczy, złotym źródłem, golden source'em dla tych rzeczy, czyli konfiguracji firewallu, są na przykład zestaw dokumentów Worda, które opisują zmiany, które były wprowadzane. No, to też niestety lub stety jest bardzo często spotykany fakt w wielu miejscach. Ale czy możemy, wróćmy do problemu, tak, bo zdryfowaliśmy, czy możemy zrobić to lepiej. Tutaj taka metoda rozpisywania problemów, się nazywa A3 Problem Solving, na kartce A3 rozpisujemy sobie, jakie jest tło, rys historyczny naszego problemu. No potrzebujemy wiedzieć, jak zachowuje się software, który shipujemy do naszej organizacji. Aktualna sytuacja, jeżeli o to poprosimy, to dostaniemy zbiór Wordów, PDF-ów i Exceli, nie skaluje się. Jaki jest goal? Chcielibyśmy mieć coś, co komputer i człowiek potrafi przeczytać i strawić, tak? Jaki jest potencjalna przyczyna tego? No, nikt takiego formatu nigdy nie zdefiniował do wymiany takich danych. Co z tym możemy zrobić, tak? Możemy zaproponować jakiś format, pomyśleć, zrobić POC, wypchnąć na GitHuba, spytać ludzi o opinię. Jaki jest follow-up? Follow-up będziemy mieli za 45 minut. No i tutaj na białym koniu wjeżdża coś, co się roboczo nazywa indicators behavioral indicators of normality, czyli po prostu wskaźniki normalnego zachowania. Jest to po prostu odwrotność IOC, z tym, że największy problem, jaki ja mam z IOC, jest taki, że tak jak na zdjęciu, wskaźnikiem kompromitacji tego obiektu w tle jest ogień, tylko że jak zauważymy ogień, to znaczy, że już trochę jest za późno, ponieważ jest go na tyle dużo, że go się da dostrzec. Fajnie, że zadzwonimy po straż pożarną, ale będzie duży problem z użytkowaniem domu przez pewien czas, czy tam obiektu, który został zainfekowany przez ogień, czy tam malware. Co chcemy zrobić? Chcielibyśmy w konsystentny sposób opisać zachowanie software'u. W dodatku w taki sposób, żeby było to wymienialne między ludźmi i maszynami. Ma być to przetwarzalne dla ludzi i dla komputerów. I fajnie jakby mogło być to takim złotym źródłem, wsadem dla tych wszystkich magicznych rozwiązań, które obiecują nam bezpieczeństwo, niekoniecznie go dowożąc. Kto to może zrobić? Może to zrobić vendor, może to zrobić Departament Bezpieczeństwa i może to zrobić w zasadzie każdy, kto będzie odpowiednio zdeterminowany. Jaka jest motywacja nad stworzeniem takiego, nad w ogóle rozważaniem takiego standardu? Otóż mamy już obecnie mechanizmy bezpieczeństwa, które nie generują nam wartości dodanej, przykładowo podpisywanie kodu. Podpisywanie kodu z punktu widzenia biznesowego jest absolutnym śmieciem. To znaczy nie zwiększa nam to wartości biznesowej naszej aplikacji, tylko powoduje, że my mamy dodatkowy krok przy release aplikacji, bo musimy wykupić podpis cyfrowy i następnie podpisać nasze egzeki, co powoduje, że po prostu wolniej dostarczamy wspaniałe feature'y, tak? Innym rzeczą, która jest dodatkową robotą, która w zasadzie znowu zerowy wpływ ma na wartość biznesową, czy tam szybkość klikania w apki, to jest publikowanie haszy. To jest pewnego rodzaju standard, który się przyjął, że można na stronie zobaczyć link do egzeka i hash. Absolutnie jest to normalne. W pewnych wypadkach jest to nawet oczekiwane przez dostawców. I znowu jest to czysto security feature. Absolutnie nie wnosi to żadnej poprawy szybkości klikania w aplikacji. Nie wiem, myszka nie lata szybciej, film się szybciej nie odtwarza. Rzeczy, które chcielibyśmy i których nie chcielibyśmy. Chcielibyśmy poprawić i rozwiązać pewne problemy bezpieczeństwa związane w ogóle z implementacją rozwiązań bezpieczeństwa,
I na pewno to coś, co chciałem zaproponować, to jest specyfikacja formatu. To nie jest kolejny, nie wiem, gatunek Endpoint Protection, czy tam XDR teraz już się mówi, tak? Litery tam się niedługo skończą. Gdzie YDR w przyszłym roku i ZDR i nie wiem, będziemy musieli zmienić nazwę. A racja, kolega ma rację, doda się NG, od A polecimy z powrotem. A jest absolut na przykład, gdzie Absolute Endpoint Protection i lecimy. Na czym na pewno ten pomysł nie jest? Na pewno nie jest to rozwiązanie wszystkich problemów bezpieczeństwa, ponieważ tego się nie da tak zrobić. No i tutaj w białym koniu wjeżdżamy z opisem formatu. Motywacja. Jeżeli ktoś z was widział Sigma rulki, dlaczego one są miłe do przetwarzania? Ponieważ one są czytelne. Człowiek otwiera to w notatniku, widzi, co tam się dzieje, następnie może tę Sigma rulkę sprzedać jakiemuś silnikowi, ten silnik ją tam wykompiluje, no i wstawi do jakiegoś produktu, który umie konsumować tą zawartość tej reguły. Dlaczego jara rulki są przyjemne? Bo znowu jesteśmy w stanie je przeczytać. Kontrprzykład dla jara rulek, kod assemblera. No, kod assemblera w teorii też możemy na niego popatrzeć. Pytanie, jak długo i jakie będą z tego wnioski. Inny przykład rzeczy, która jest zupełnie czytelna i ma ogromną wartość techniczną, to jest Swagger czy tam OpenAI. Mamy profil web aplikacji, która jasno nam mówi, co ta aplikacja ma robić, i nadal jest to czytelne dla człowieka i nadal jest to przetwarzalne dla maszyny. Lecimy dalej. Tak jak wspomniałem, regułki mają być czytelne dla człowieka, dobrze ustrukturyzowane. Mamy móc zrobić w łatwy sposób diffa, czyli jeżeli nam dojdzie jakaś nowa funkcjonalność w aplikacji, tak to się mówi chyba po polsku, capability, functionality, to musimy być w stanie zobaczyć, że po prostu doszła nowa linijka i tyle. To nie możemy zmieniać całego pliku, ponieważ nie będziemy w stanie śledzić zmian. No i fajnie, jakby to wszystko było sterowane w plikach tekstowych, bo one są czytelne dla człowieka. Istnieją podobne rozwiązania na rynku, które to robią, ale przykładowym jest na przykład AppArmor dla Linuxa, ale jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek pisał regułki AppArmora, to wie, jak bardzo bolesny jest to proces i zastanawia się, jak dużo narkotyków osoba, która wymyślała ten format, musiała przyjąć, że jakby stworzyła go po prostu. I pomysł jest taki, żeby te reguły, które będą złotym źródłem, były następnie transpilowane do tych wszystkich formatów. Tak, mamy źródło, które jest czytelne, wersjonowalne, możemy je później skompilować, przetłumaczyć do narzędzi, które będą go używały. Stosując trochę zasady, czerpiąc z zasad Pythona, czyli explicit over implicit, czyli coś, co nie jest dozwolone w regule, nie jest dozwolone. No, brzmi to dość oczywisty sposób. Natomiast zauważmy, że większość obecnego podejścia security jest w drugą stronę, to znaczy adres IP jest niedozwolony, jeżeli jest zablokowany, a nie jeżeli jest na whiteliście. Więc tak, to jest próba wywrócenia tego wszystkiego do góry nogami. Czytelność ma kluczowe znaczenie. Tu jest forat, może pokażę, jak wygląda taka regułka. To jest na przykład regułka, która mówi, że nasz program może komunikować się z hostem example.com na porcie 80 i dodatkowo jest metainformacja, że oczekujemy tam protokołu HTTP. Proste, czytelne. Czy ktoś, kto nie ma doktoratu z inżynierii wstecznej, jest w stanie nam powiedzieć, co ten program powinien robić? Z dużym prawdopodobieństwem tak. Następnie jest na file systemie, tak, może pisać do katalogu /tmpxyz oraz nie może dotykać żadnych plików z katalogu C Windows, które zawierają gwiazdkę exe, kończą się na exe. Default czego? Nie, jeżeli coś nie jest dozwolone wprost, to znaczy, że jest zabronione. Bo ponieważ, znaczy, już tłumaczę, to jest zły. Tak, już tłumaczę, to jest jakiś gdzieś lepiej przykład. To jest lepiej, to jest lepszy przykład, nie wiem, czy to jest widoczne. Spróbuję to powiększyć, to jest bardzo dobry przykład.
Nasz program może wykonywać wszystkie programy, których ścieżka pasuje do tego wzorca, poza tymi, które zawierają malware w nazwie. Czyli wszystkich nie możemy uruchamiać żadnych programów poza pasującymi do regułki, a ponieważ dużo łatwiej czasami zamiast narąbać jakiegoś regexpa kosmicznego, jest łatwiej powiedzieć, OK, pozwól mi otwierać wszystkie pliki z katalogu Windows poza tymi, które mają rozszerzenie exe. Czyli taki allow deny trochę, chyba w Apache był taki standard, tak? Czyli mamy, pozwól mi otwierać wszystkie, no to jest mix trochę, tak? Możemy, o, ctemp, tam co, o, Windows, wi. Zrobimy sobie taką regułkę, o. Ta regułka pozwala nam otwierać wszystko z tempa, chyba że kończy się na exe. Po prostu, explicit. Tak, albo zrobiłem kolejną literówkę, dokładnie. W jaki sposób możemy podejść do generowania takich rzeczy, ponieważ no, to jest jeden z problemów. No i tu znowu na białym koniu przychodzą anotacje w kodzie. Ponieważ obecnie w jaki sposób możemy się dowiedzieć, co program robi w sposób pasywny. To znaczy możemy otworzyć go w desassemblerze danego języka, czyli desassemblerze assemblera albo kodu dotnetowego albo kodu Java i następnie przelecieć się po wszystkich funkcjach i spróbować sobie spisać, nie wiem, jakie pliki otwiera i tak dalej. A zauważam, że programista może zrobić takie coś, na przykład w annotacji dodać, ta funkcja używa pliku config ini read write, koniec. Następnie z tej anotacji po prostu program wygeneruje sobie, że jeżeli chodzi o aktywność na file systemie, potrzebujemy móc czytać i pisać config ini z określonej lokalizacji. Skąd możemy brać dane? Możemy po prostu odpalić Procmona na czymś, co wiemy, że jest czyste, tak? Poświęcimy dużo czasu, żeby wiedzieć, że ta próbka egzeka jest czysta i po prostu zebrać tą aktywność, wygenerować na podstawie tego jakiś baseline. Albo możemy po prostu pisać to ręcznie, ponieważ, tak jak pokazałem, jedno z założeń kluczowych tego formatu i projektu jest to, żeby te pliki były czytelne i pisalne dla użytkownika, w sensie, żeby każdy mógł siąść po prostu i to napisać, nie zastanawiając się bardzo, czy te bity tutaj to są w ten sposób, czy coś innego. Może pokażę przykłady. Tu jest taki plik full YAML, który pokazuje wszystkie możliwe obecnie przewidywane feature'y. Przykładowo mamy tutaj informację, do jakich plików stosowana jest taka polityka. Możemy zinkludować jakiś baseline. Możemy zdefiniować, jakie akcje oczekujemy. Jeżeli program, w którym będziemy implementowali później te reguły, obsługuje, to możemy powiedzieć na przykład, że blokuj, trochę tak jak jest polityka applockera, blokuj albo zaloguj, albo więc na przykład block pass, czyli nic nie rób, zaalertuj. Konsumpcja tego zależy od produktu, który będzie to implementował. Tu mamy jakąś regułkę sieciową, tu mamy regułkę na dostęp do file systemu, regułkę, która nam mówi, co możemy wykonywać w przypadku systemów operacyjnych z dziwnymi kontenerami, takimi jak rejestr. Mamy możliwość, tak jak na file systemie podobnie, określić, że on może sobie czytać i pisać z tego klucza, z niczego więcej. Dodatkowo możemy rzeczy, które zostały dodane stosunkowo niedawno, to jest po pierwsze zdefiniować, kto może być rodzicem naszego procesu, bo to jest relacja, którą jesteśmy w stanie dostać, dlaczego by z niej nie skorzystać, oraz restrykcje dotyczące zmiennych środowiskowych. I wydaje mi się, że to, co obecnie jest tutaj pokazane, mniej więcej pokrywa wszystkie możliwe aktywności związane z procesem jako takim na nowoczesnych systemach operacyjnych. Otwarte problemy. W jaki sposób pinować politykę do pliku? Tam było pokazane, że możemy w polityce zdefiniować jakiego pliku. Z innych pomysłów jest na przykład, że moglibyśmy również taką politykę umieścić w podpisie pliku wykonywalnego. Czyli jak mamy ten code signature attachowany na dole, to tam po prostu jest string JSON, tak? W jaki sposób, otwarty problem, co zrobić z interpreterami skryptów, tak, to jest, mamy większość interpreterów doczekała się czegoś takiego jak code signing skryptów, więc być może to jest jakieś rozwiązanie. I w przypadku networku tricky jest rozwiązywanie nazw DNS, ponieważ dochodzimy do problemu time to resolve to time to check podczas
sprawdzania reguły nazwa DNS może się nam rozwiązać inaczej. No ale to są jakieś rzeczy, które przynajmniej wiemy, że zidentyfikowaliśmy. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którym ja w ciągu ostatniego roku zawracałem gitarę w związku z tym projektem, pytając ich o opinię. I tu jest link do GitHuba, gdzie można sobie pobrać to repozytorium, które właśnie tutaj pokazywałem. Może jeszcze pokażę jeden przykład. To jest przykładowa regułka dla Notepada. Notepad może odczytywać i zapisywać pliki. Co z tej regułki wynika nie wprost? Z tej regułki wynika nie wprost, że Notepad nie może robić żadnej aktywności sieciowej albo nie może uruchamiać plików. To znaczy, że jeżeli ktoś wykorzysta Notepada jako, nie wiem, w proces hollowingu i będzie chciał następnie z Notepada, nie wiem, C2 connectivity, połączenie do C2 uzyskać, to ta regułka to wyłapie. Tylko że w odróżnieniu od regułek negatywnych, nie mamy tutaj informacji, to teraz zablokuj wszystkie notepady łączące się do sieci, tylko mamy wprost powiedziane, od notepada oczekujemy, że on ma czytać i pisać pliki na dysku, nic więcej. Także zachęcam do kontrybucji. Tak, to jest czas na pytania. Tutaj? No, tak, to jest jakby wprost napisane, żeby pokazać, że to jest, założenie jest takie, tak, założenie jest takie, zgadzam się z tobą, że założenie jest takie, że po prostu domyślnie te wszystkie polityki powinny zakładać, że coś jest wprost zablokowane. Tutaj w zasadzie bardziej sensowne byłoby, tak. Znaczy to jest opcja, to jest opcja. Tak, tak, tylko bardziej chodzi o to, żeby się w tym standardzie trzymać pewnej konsystencji. Jeżeli coś nie jest wpisane, to znaczy, że to zostanie zablokowane. Jeżeli nie chcemy, żeby było zablokowane, musimy wpisać, tak jak tutaj właśnie, alert. Tak, dobra uwaga, tak. Jedziemy dalej, tak? Nie, nie, właśnie rękami i nogami nie chcę iść w stronę narzędzi. Narzędzi mamy potąd. Dobra, czyli rozumiem, że to jest zupełnie, że jak sobie odpala, to widzę na pierwszy... Pan idzie do swojego dostawcy antywirusa i mówię, proszę pana, ten format pan wciąga. Ten. I następnie definiuje sobie regułki dotyczące egzeków w tym formacie. A dostawca mówi 4 lata i SticksSign integracja. No, znaczy wszyscy zdajemy sobie sprawę. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak, nie będzie to tak pstryk, ale no... Generalnie tak? Nie ukrywam, że pomysł mi się bardzo podoba, bo wydaje mi się, tak, chyba to był 2018, bo 2019. Tak, to był stary problem. Nie, ale nawet nie stary problem, chcę powiedzieć, bo w mojej poprzedniej firmie zostaliśmy zaatakowani w ten sposób, ponieważ korzystaliśmy z RabbitJamu na produkcji. Jeden z nich był zainfekowany w taki sposób, że najpierw sprawdził, czy coś jest na produkcji. No, doskonały przykład, tak. Przeszło sandbox. No i teraz, bo pojawiło się na przykład pytania, co w sytuacji, w której... A tam było pytanie z tyłu jeszcze. No wiesz co, ja mam takie pytanie, jakbyś pokazał do tego HTTP, to już taki, wiesz, na konkrecie. Tam miałeś K7, coś tam, coś tam. Tak. Tak, znaczy to jedyny problem z tym jest takim, że musimy mieć w organizacji rozwiązanie, które umie analizować protokoły, ale dzięki temu możemy mu powiedzieć, słuchaj, tam jest ruch na porcie 80 i oczekuj HTTP, jeżeli trafisz coś innego, śmietnik. Tak. Nie, znaczy
Słuchaj, tak, dobrze, wracamy do slajdu numer 50 coś, nie pamiętam. To rozwiązanie nie jest w stanie poprawić wszystkiego. Nie widzę powodu, żeby to robić. To znaczy, jeżeli mamy coś takiego, zauważ jedną rzecz. Jeżeli chciałbyś tutaj dołożyć sobie kanał do swojego C2, ponieważ to jest bardzo dobry case. Załóżmy, że to jest plik, który mówi o konfiguracji mojego supersoftu i ten supersoft łączy się z example.com na porcie 80, żeby wymieniać dane, nie? I teraz ktoś się włamał do mojej organizacji, zhakował mój pipeline i dodał tak, że na innym hoście jest C2. To co musi zrobić? To musi zrobić tak, host... na przykład coś takiego, tak? Nazwał sobie tak host, żeby zmylić, nie? Zobaczysz w logach, nie, example jest, ale zobacz, co się stało. Twój plik urósł o 2 linijki, to znaczy, jak ktoś zdiffuje te rzeczy, nie musi go dezasemblować, zdiffuje te dwa pliki, zobaczy, proszę pana, pan wydaje software, czy pan właśnie hostuje ten software na dodatkowej domenie? Znaczy, kolejna właściwość tego formatu. Ten format jest z gumy. Jeżeli zapiszesz sobie tutaj, nie wiem. Nie ma sprawy, to przyjmie ci. Jest zestaw atrybutów obowiązkowych. Możesz pisać dodatkowe rzeczy, które twój szpej akurat konsumuje. Nie ma problemu. Jakby, ponieważ format... Słucham? Tak. Znaczy jest do tego ski. No dobrze, ale zauważy, diff ci to wyłapie. Narzędzie, które robi ci diffa na przyrostowo na rzeczach. No tak. No tak, ale chodzi o to, że człowiekowi główną zaletą tego jest tak. Obecnie, żeby powiedzieć, jakie są różnice w działaniu programu na poziomie binarnym, musisz wrzucić jeden, wrzucić drugi. Być może zrobić bin diffa i następnie skupić się na dezasemblacji tego, co jest diffem. Jeżeli program jest jakoś, nie wiem, pomanglowany w środku, masz dni, jak nie tygodnie z głowy i musisz z tego, co binarnego kodu, spróbować odwrócić logikę, a jeżeli na przykład w kodzie zobfuskujesz sobie example.com, także on jest dynamicznie budowany, tak, no jest człon, który występuje wcześniej, no to naprawdę masz bardzo ciężką analizę. Możesz odpalić to na sandboxie, no ale w sandboxie wypruje cię cała sterta eventów, tak? Albo ta binarka akurat będzie, nie wiem, czekała dobę, zanim zacznie gadać z tą domeną. Więc twój sandbox, dziękuję, do widzenia, po pół dnia przecież wyłączyć. Gdzie są guideliny? Jak długo masz update'y odpalać na sandboxie, żeby wystarczająco dobrze je wyinkubować? No nie ma. Także to, co masz osiągnąć, to jest wprost. To jest dodatkowy host, z którym się będzie łączył i w zasadzie on się nie tyle spróbuje z nim połączyć, co jeżeli masz host base firewalla i firewalla na poziomie sieciowym, to tylko ten z tego komputera będzie dozwolony i nawet jeżeli on spróbuje wykonać to połączenie, to nie dość, że wygeneruje alerty, to jeszcze nie dojdzie do skutku. Tak? Kolejne takie stricte z punktu widzenia, że tak powiem, lubi. Host i protokół pozwala na konfigurację kilku bandwidth, że tak powiem. Tak, tak. Moglibyśmy, no bo na przykład... rozmyślaliście, żeby dodać osobno jeszcze host i protokół jako indywidualne wpisy? To znaczy? To możemy tak zrobić, tak? To jest jakby możemy... Tak, tylko o co mi chodzi? Że w pewnym momencie dojdzie do tego, że ludzie się rozleniwią i po prostu dadzą domenę, 50 domen i 50 różnych portów i dojdzie do tego, że zamiast sprawdzać domena port... No dobrze, ale to równie dobrze mogą umieścić swój klucz do podpisywania kodu w internecie. Jakby niedbalstwo jest wszędzie... Nie, no tylko pytam po prostu. Tak. No, mam małe towarzystwo, więc mogę. Coś bym tu zmienił, ponieważ... Nienawidzę cyfr. No to masz kolizję z protokol, dlatego było L7. Ale nie używa się cyfr. L7 jest spoko. Bo
to boli. Wiesz, wiem, wiem, ale wszyscy... Bóg nie zabija kotka. To będzie w wersji... Możesz zrobić fork standardu na swoim GitHubie. Nie. Pomysł jest taki, żeby po pierwsze spróbować zrobić transpilację tego do czegoś, co konsumuje Procmona, czyli mamy tą regułkę, pipujemy Procmona i, bo to jest po prostu i Procmon nam wypluwa wszystko, co dla znanych procesów nie pasuje do standardu, a dwa, transpilację tego do AppLockera, nie do AppLockera, do AppArmora Linuxowego, bo to też jest, no i jakby przetestowanie tego in the wild. Na razie to jest w fazie takiej, zbierzmy opinię, czy to ma sens, może ktoś, nie wiem, widział taki sam standard, a może ktoś stwierdza, że to jest bez sensu, albo ktoś chce dołączyć i pomóc i tak dalej. Kacper miał pytanie. Zainwestuje pan. Kupi. To znaczy? No bo to w sensie wyszliśmy od tego, że boimy się, że od vendora dostaliśmy całą tą binarkę. Tak. A teraz opieramy się tylko na takim małym pliku, to on tak jakby nie będzie podatny na... Ale rzeczywiście, dostaniesz od vendora zły plik z profilem. Nie ma sprawy. Tylko wiesz, jaka jest różnica między złą binarką i złym plikiem? Zrobisz sobie na tym diffa, budujesz swój pipeline, który nie diffuje ci binarek i nie wrzuca ich do sandboxa, generując bezużyteczny crap, którego nigdy nie sparsujesz, tylko robisz sobie diffa na tym pliku i możesz powiedzieć, vendorze, wiesz, bo przez ostatnie 8 lat nie komunikowałeś się z żadnym innym hostem, a tu się pojawił nie dość, że host, to jeszcze po adresie IP i tak nie schakowali was. No. Człowiekiem mogą tu stawić gwiazdki, nie ma problemu, natomiast to mówię, to ma pomóc rozwiązać problem w sytuacji, w której wiesz, jako klient możecie dociskać vendora. Dziękuję, proszę, bardziej specyficzny, more specific, be more specific. Można sobie wyobrazić, że tu pojedziesz i będziesz miał nie tylko domenę, ale na przykład endpointy HTTP. Dlaczego by nie? Pytanie tylko, czy twój szpej będzie w stanie to skonsumować? No. Gigantyczną listę, która się często zmienia, nie? Jak to przetransponować na. Znaczy pytanie jaki. Ja... Czy wymyśliłeś już, jak na przykład, nie wiem, URL, IP grać z zewnętrznego źródła? No include. Jest w teorii można było spróbować, wiesz, dyrektywą include. I tyle. Jakby w tym miejscu. A jeżeli mi się. Natomiast w drugą stronę. Operowanie na aż tak wysokopoziomowych abstraktach jak kawałek URI jest strasznie daleko w przód, jakby, no to adres IP. Masz adres IP vendora, jak często ci się zmienia, jakby, może niekoniecznie adres IP, no jeżeli ktoś oferuje ci, że twój soft łączy się do konkretnego publicznego adresu IP, to powiedz mu, że wymyślono DNS-y. Nie musisz wpisać wszystkich, no okej, okay. to możesz wpisać wszystkie ażury, wszystkie adresy ażura, ale wystawiasz się wtedy świadomie na potencjalnie, wiesz. No. Ale to właśnie o tym mówiliście, że w kontekście takiego rozdrobniania się do planowania dłużej, to jest spoko, no bo wtedy masz jeden standard, nieważne jak go używasz. Dokładnie, to właśnie złotym założeniem tego jest to jest golden source. Kompiluj sobie to do twojego WAFa, jeżeli twój L7 na hoście, przepraszam, jeżeli twój firewall na hoście potrafi rozszywać protokoły, wpompuj mu to. Jeżeli potrafi tylko stateless, to powiedz mu, że to jest TCP 80. A próbowałeś to jakoś transpilować na Sigma? Nie, ale Sigma jest odwrotnością tego. Sigma mówi ci, jakie złośliwe zachowania masz szukać. No tak, ale to w zasadzie musisz napisać kawałek Pythona, który zrozumie logi z czegoś. No. No jest dużo kawałków Pythona, natomiast tu możesz bazować na tym, że masz community, które mówi tym samym standardem. To jest tak jak IOC. Wszyscy się wymieniali haszami malware'u, ale w którymś momencie zaczęli je tak samo nazywać.
co było ogromnym krokiem w przód. Tak samo nazywali hasze, no jest, posunęło to do przodu, domeny, zapakowali to w formaty i tak dalej. Także zachęcam do kontrybucji, zachęcam do wejścia na eventory. Jeżeli 100% osób z tej sali wejdzie na eventory i kliknie 5, co jest możliwe, bo mogę podejść do każdego i sprawdzić, to wygramy konkurs na najlepszą prezentację. Wygramy razem. To proszę po kolei podejść, zalogować się, kliknąć. Albo proszę mi przesłać swoje numery biletów zupełnie, do napisania bot. Także... Damn it. To poproszę was, żebyście zeskrapowali numery biletów podczas afterparty. I poradzimy sobie z tym problemem. O. Dziękuję bardzo.